No, jest 21 maja. Się sfrajerowałem, miałem nagrywać filmik w liściach, ale biorąc kamerkę z plecaka, widocznie niechcący, nacisnąłem start. I przez 12 minut filmik się nagrywał w mojej kieszeni i częściowo w koszyku, bo go tam rzuciłem, wiecie. A jak go wziąłem, założyłem, kamerkę założyłem na głowę, wciskając start, okazało się, że kamerkę w tym momencie wyłączyłem, i dlatego przekaz jest tutaj na tle tych cegłówek z tyłu. Dzisiaj jest święto tutaj. My, tak jak zawsze, w święto pracowaliśmy do godziny 12:30. Teraz po prostu, jakbyśmy nie zebrali tych pomidorów w czwartek, jeżeli by wszyscy mieli się wolne, gdybyśmy nie zebrali tych pomidorów, to do poniedziałku byśmy tego na pewno całej szklany nie obrobili. W poniedziałek to by były takie miękkie i za dużo by było, i by były za miękkie po prostu, no. Dlatego trzeba było przyjść dzisiaj do pracy, i to nie byli tylko ludzie z Agencji Pracy Tymczasowej, patrzę wam prosto w oczy, ale byli też Holendrzy, czterech Holendrów zrywało. Normalnie przyjechali sobie, wiecie, zależy im na robocie. No i co tam jeszcze miałem mówić? Piękny dzień, gorąco, kolejny dzień słoneczny, ale dzisiaj się tam ciepło zrobiło. I tak wykonaliśmy kawał roboty, powiem wam, jak na pracę do 12:30, od godziny 6:30, to dużo, dużo tego było. Teraz odnośnie jeszcze tam przejazdu przez granicę, kolega z pracy pojechał wczoraj. No i dzisiaj tam wysłał wiadomość, że już jest po, przekroczył granicę, kontrola była tylko temperatury, tylko sprawdzili dokumenty i tylko kazali otworzyć bagażnik. Nie wiem, czy sprawdzali, czy jakiegoś zarażonego tam nie ma w środku, czy jak, ale no, kontrola takiego bagażnika była, że nie grzebanie w rzeczach, tylko zobaczyć, co jest na wierzchu, nie? Bo to różnie może być z przemytem osób chorych. Ogólnie on stał godzinę czasu w kolejce przygranicznej niemiecko-polskiej, ale potem już na pierwszej przerwie wyczytałem, że kolejki dochodziły do, że trzeba było stać nawet do 9 godzin. No, po prostu ludzie się rzucili. Jest brak tego kontaktu z Polską i jest to, że no, jest kupę rzeczy do załatwienia tam w kraju, nie? Dlatego ludzie się rzucili z praktycznie całej Europy Zachodniej, z krajów Unii Europejskiej. Te osoby, które tutaj na legalu pracują, które mają umowy. Jeszcze gdzieś tam doczytałem, że osoby, które pracują na ZZP, czyli są, mają tam własną działalność gospodarczą, wystarczy, że okażą fakturę, to tak samo jakby pokazali umowę, nie? Według faktury można granicę przejechać. A teraz jeszcze tak na życzenie tam jednego z moich widzów, tak krótko powiem o internecie. Tu zaraz po tym gadaniu na tle cegłówek powiem, pokażę wam zrzut, filmik, który zrobiłem ze zrzutu, jak ja załatwiałem internet tutaj holenderski, stacjonarny, bo mobilny to tam jest inna bajka. W ogóle nie ma, z mobilnym nie ma żadnej bajki, jest prosta sprawa, się kupuje i się ma. No i pierwszy internet, jaki miałem, to miałem Zigo, montowałem go tutaj w roku 2011. To był internet z kablówki zwykłej. Wtedy miałem telewizję, internet, no. Tylko że już teraz pod koniec mnie wkurzał, bo po prostu przesył był słaby. Dużo można było pobrać, w miarę dużo, ale słaby wysył był tam gdzieś tam w świat. A wiecie, że ja te filmiki sobie robię i je wysyłam, a teraz niektóre moje filmiki mają 2 giga pojemności i teraz jak jest słaby przesył, to on idzie bez końca. A ja nie mam czasu tak siedzieć przy kompie non-stop. Dlatego w zeszłym roku gdzieś tam pogrzebałem sobie u wujka Gubli i znalazłem taką porównywarkę cen według kodu pocztowego. No i tam pogrzebałem, wpisałem swój kod pocztowy, który wam też pokażę za chwilę. I wyskoczyły mi tam różne opcje. Mnie najbardziej interesowała opcja, wiadomo, najlepsza dla mnie. No i tam wskoczyło mi KPN. Tutaj mam podłączony światłowód pod tą chatę już od jakiegoś czasu. Tam po prostu, kiedy już dochodzicie do wniosku, że ten dostawca internetu będzie najlepszy, robicie za pomocą tej strony umowę, tak jakby oni wysyłają bezpośrednio do dostawcy. I to wszystko, nie? Dostajecie potwierdzenie na maila.
Później pisma jakieś przychodzi, zdaje się, już nie pamiętam, bo w zeszłym roku było to szybko, szybko. Na maila i w postaci SMS-a dostałem też potwierdzenie i informację, którego dnia, o której godzinie, między którymi godzinami przyjedzie monter. Przyjechał, zrobił ekspresem i powiem wam, że mam w KPN-ie, choć tu robię kryptoreklamy, ale mam taki powód i jestem bardzo zadowolony z tego internetu. Nie mam się do czego przyczepić, nic mi się nie psuje. Wszystko jest pięknie. O. Tak. A teraz co? Trzeba odpocząć, jeszcze film skleić i czas na odpoczynek. Gosia lodówkę czyści. Trzeba rozmrozić było, umyć. A jak to przy świętach. A tam u góry mamy posiane, bo nie mamy tutaj ogródka oczywiście. Posiane mamy szczypiorek. Coś tam pietruszka. Tu jakiś maciejka, rzodkiewka, a tam jest coś, co nie wyrosło praktycznie w ogóle. No, a tam u sąsiadów ogródek jest. No, dobra. To na razie, cześć. Dobra, i teraz powiem wam, jak to robiłem, w jaki sposób internet sobie znalazłem najlepszy pode mnie. Tutaj jest strona internet Verheyken, holenderska. Wyświetla nam się strona startowa internetverhelaj.nl i teraz spisujemy. Najpierw co chcemy znaleźć? Wszystko w jednym. Internet i dzwonienie, internet i telewizję i wszystko w jednym. Ja szukałem Alain internet, czyli sobie to kliknąłem. I teraz spisuję postkodę, to nie jest mój adres, to będzie inny zupełnie adres. Oczywiście na Hoherheide 46 31 DC. To jest adres jednego z mieszkań, gdzie tam w gminie się coś podało, pokazało. 35. I szukamy. Co my tam mamy? I teraz mamy wybór, nie? Według filtrów. Mnie interesował akurat internet, gdzie jest dobre pobieranie i dobre wysyłanie. Tutaj macie sobie suwak, możecie sobie ustawić. Ja sobie ustawiłem wtedy na 200 megabita na sekundę. I co nam tu pokazują? Na KPN-ie. No i ja mam KPN też tutaj u siebie. Jestem zadowolony bardzo, tak jak mówiłem. Pierwsze 3 miesiące 25 euro przez miesiąc. Później płacimy 50 euro miesięcznie. Mamy 200 megabita na sekundę. Nie, to nie jest mój internet. Gdzie? Ja mam 200 na 200. Co wy? To ja tu nie mam tego? No na tym adresie nie ma akurat tego internetu. No ale tu macie 200 megabita wysyłu i 200 megabita, czyli tam jeszcze nie jest ten światłowód podłączony. No ale w ten sposób na tym to polega, nie? I tu możecie sobie wybrać właśnie. KPN macie, macie Zigo, macie Zigo już za taką cenę. To mnie wkurza, nie? To jest słabe. Słabizna. A, pokażę wam, gdzie ten mój adres był. Cofniemy się. To nie jest żadna tajemnica dla mnie tam. 46, 31, LM mamy. House numer 4. Szukamy. No i tutaj mamy, bo tu jest, mówię, mam światłowód podłączony. Ja brałem 200 na 200. No i mamy UFON KPN 200 na 200 jest, UFON 249, 50, tutaj około 50 jest w zaokrągleniu, nie? No ale ponoć jest taki przekaz, żeby cała Holandia pod światłowód był podłączona, także myślę, że i na tamtym adresie też będzie. Ale też możecie oczywiście opcje wybrać mniejsze, na przykład 100 megabita. Macie online, NL, nie znam takiego czegoś. UFON, jest tego pełno. No i co? No i to by było na tyle z tej strony. Jeszcze możemy zobaczyć sobie, wejść na Google i do ładowania Lebary, jeżeli chodzi o internet. Lebara.
Ja to chyba, o tu mam chyba ich stronę tą holenderską, no. I tutaj macie do ładowania. To są takie ogólne, nie? Ten ładujecie za 5 euro, macie 10 euro rozmów, za 10 euro rozmów. Lebara One. I tutaj macie internet. Za 5 euro 500 megabita na sekundę. Internet 4G jest. Nie ma tutaj chyba LTE, no nie ma. Nie ma 4G, ale tam do podstawowych rzeczy to może być. 15 euro 3 GB za 20 euro na 30 dni 5 GB. Ja tam kiedyś brałem 3 giga i nigdy tego nie wykorzystałem. No i macie All-in-One 2 GB i 500 minut rozmów w Holandii za 10 jurków. No i tak dalej, nawet do 15 może dojść za 30 jurków. No i tam prosta sprawa, spisuje się dane, da i tak dalej. Aha, jeżeli ten, na przykład chcecie już zamówić PKiK, przekierowuje gdzieś tam. No i tutaj macie wszystkie przeliczenia. Później tutaj sobie wchodzicie na bestelling i praktycznie w tym momencie już wpisujecie swoje dane i możecie sobie umowę podpisać z danym dystrybutorem internetu.